Witam z powrotem. Dokończamy wasze misje. Muszę słuchać. Ten starszy szeregowy Wacław, to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągać. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Aha, teraz z drugiej strony budynku. Gdzieś tam. Posłuchajmy. A ten Horst Bolsony ma jakąś sztukę? Czemu pytasz? No pomyśl. Przenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w mazie. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuje. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Teraz znowu gdzieś dalej. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobu. Halo. Halo. Żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Zaraz się zatrujesz. Trzema flintami stali. Bezbożnik. No i gdzie on jest? Za dnia. Tutaj można się w jakiś sposób dostać? No dobrze, kucharz jest. To musi być ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. No i właśnie po to wykupiłem znak akcji. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak, z dobroci serca. Pomogę. Tak, z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru-mru. Rozumiemy się? Dobrze, teraz trzeba przygotować skok. Trzymaj
się ode mnie zdali. Zobaczmy. Pewnie wszyscy są już w pełnym składzie. Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter, to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty, więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich, konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? No to bierzemy się do roboty. Dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażą, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. No idziemy, trzeba to zrobić szybko. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Możemy zaczynać. Świetnie. Tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. No, wybranie było dobrym wyborem. Dobrą decyzją. Cholerny ptaszysko. Znów wszystko obstawił. Co? Już ja wam... Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Dobra matko, czuwaj nad nami. Hmm.
Ledwo, ledwo. Co, Geralt wyzbył się mieczy? Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. No to świetnie. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Dobrze. Oczywiście przeszukam sobie tak w miarę ogólnie. Coś się świeci na czerwono. Ożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. To będzie gdzieś tutaj? Nie, chyba tutaj. No, możecie sobie przeczytać. To była prawdziwa miłość. Czy można wejść tutaj na górę? I tutaj coś będzie? No niby jeszcze coś tutaj jest, ale nie wiem, czy to opłacalne. O! Tak maksimum wysoko. Ale już nic wyżej nie ma. Oj, oj, oj. Koniecznie muszę sobie uzupełnić żywotność. Kurczę. Dobrze. No więc idziemy dalej. Na razie czysto. Odpukać. Dobrze. Ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. I już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne? A to nie ten. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Oj, 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 oj. Z takim drewnianym mieczem to trochę tak 2 na 10.
Nie. Nie mogę szczepić tego kiedy. Kiedy zapędzają w róg albo pod ścianą. Dajcie mu uciec! No niestety. Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok! To zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Milad. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców. To wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. Macie odstąpić. Wytłumaczę ci coś. Nie jesteśmy na bazarze. To nie są targi. Tu chodzi o ludzi. Rozumiem, ale... Nie ma żadnego ale. Liczę do trzech i poleje się krew. Raz. Na litość bogów! Zróbcie, co mówi! Nie dajesz mi wyboru! No niestety. Dwa. Do ataku! Oj, przedobrzyłeś.
się nie podpalił. No brawo, świetna robota. Jestem wiedźminem, nie negocjatorem. Oni jeszcze żyją. Zwiała, tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Coś czuję, że jednak mamy czas. A ja chcę z tego napadu jak najwięcej wyciągnąć. Na razie same książki jakieś. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy! Geralt, ty przodem! Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem! Ruchy! Nie mamy czasu! Raz kozie śmierć. Miecz został uszkodzony. Dobrze. Szlachnicze narzędzie kowalskie. I naprawione. Ojej. Ciekawe, czy jest w ogóle jakaś możliwość wyjścia stąd. Po wszystkim, przynajmniej na razie. Świetnie. Złoty naszyjnik jakiś. Te same obrazy były na aukcji. Z szafirami. Aha. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Nie mogę. Te same obrazy były na aukcji. Wszystko pięknie zebrałem. Nie wiecie, z kim zadzieracie.
Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopę lat. No proszę, im dalej w las, tym ciekawiej. No jest nam winny wyjaśnienia. Na pewno. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Widziałem na YouTubie już rozwiązanie, kiedy zostaje się przy nim. No to w takim razie dołączam do tego, żeby było trochę inaczej. Chociaż... Nie, dobra. To. Desperacka próba przekupstwa po raz pierwszy. Po raz drugi. Trzeci. Cóż, nie ma chętnych. Mów za siebie. Ja się skuszę. Zapłacisz za to kwintą. Głową. Na nich! Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam! Miej litość dla brata! Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać! Cokolwiek! Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek.
Proste, prawda? A Geralt z Rivii, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Nie prowokuj, bo jeszcze wezmę sobie twoją głowę. Jesteś ranny, zmęczony. Zaryzykuję. Głupia decyzja. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji. Ofirska kusza, jestem ciekaw, czy jest lepsza od mojej obecnej. O, dokładnie taka sama. No, to mogę zamienić. Teraz tego zrobić. Dobrze. No nie mogę już się do tego dostać. A co tutaj? Jakiś miecz wbity w skałę. Ciekawe. Tu jest jakieś wyjście. Jadowity miecz, okej. Dobrze. Ulepszą tylko swoją postać. Bo dostałem dwa dodatkowe punkty i... Nie. Wolę zostać przy obecnym wiedźmińskim ekwipunku. Świetnie.
No, ciekawy jestem, gdzie to wychodzi. A, dźwignia. No, proszę. Dobrze, więc to już koniec tego odcinka z napadu na dom aukcyjny.